Dzięki z całego serca. Ja oczywiście jestem trochę onieśmielony. Czas na kurtuazję na początek, wiadomo. Także naprawdę jestem zdumiony, że mamy w Polsce takie mnóstwo młodych osób konsekrowanych. Naprawdę jest poruszające. Ja przyznam szczerze, że zwłaszcza jeśli chodzi o siostry zakonne, w zeszłym roku miałem 15 serii rekolekcji dla sióstr i gdyby po tych 15 seriach ktoś mnie zapytał, ile mamy młodych sióstr konsekrowanych w Polsce, no to policzyłbym je może na palcach dwóch rąk. Ja nie wiem, może trafiałem tak akurat, albo nie wiem, wy jesteście ukrywane gdzieś, chowane gdzieś, nie wiem. W każdym razie nie za wiele tych młodych sióstr spotykałem w ostatnim roku, ale były takie, były, tak? Też, tak. Moi kochani, bardzo się cieszę, to naprawdę jest taki widok, który raduje serce. Ja już taki całkiem młody nie jestem, oczywiście się tak krótko strzygę, żeby tego nie było widać, ale prawdą jest, że ogromnie się cieszę i dziękuję też za zaproszenie. Moja radość, że tutaj mogę być i mogę przemawiać do was. I ten temat rzeczywiście, czyli wy chcecie odejść, a właściwie druga jego część, dlaczego decydujemy się zostać, dlaczego my zostajemy w tych naszych zakonach i zgromadzeniach, to jest coś, co chciałbym wam przedstawić, czym chciałbym się z wami podzielić. I drodzy, wiemy doskonale, że jakby ta miłość, którą Pan Bóg nas obdarza, nie nas wszystkich w tej perspektywie konsekracji, to jest taka miłość, o której się mówi mądrze, że to jest miłość, która ma charakter responsoryjny, nie? Czyli ona się domaga tego, żebyśmy na nią odpowiedzieli. I każdy z nas indywidualnie na tę miłość rzeczywiście stara się odpowiedzieć. Rzecz jasna, poczynając od tego, że ją w ogóle przyjmujemy. To jest nasza pierwsza odpowiedź na miłość Bożą. Jej przyjęcie, otwarcie swojego własnego serca. No i jak ta odpowiedź wygląda dalej, do czego ona się sprowadza? Otóż oczywiście pierwszą i najistotniejszą rzeczą w tej perspektywie przyjmowania miłości Bożej wydaje się być przylgnięcie z zaufaniem do naszego Pana. I to się dzieje na początku, to się zwykle wiąże z tym odejściem z domu. To znaczy zostawiamy nasze rodziny, zostawiamy naszych krewnych, zostawiamy może jakieś plany życiowe i idziemy za Chrystusem tam, gdzie On nas rzeczywiście wzywa. Jest to pewna zmiana, częstokroć bardzo znacząca, duża zmiana i na początku wydaje się to być dosyć proste. Może w perspektywie zrozumienia, bo nie zawsze łatwe w perspektywie zastosowania. Nie? Czasem te odejścia z domu dokonują się dość gwałtownie. Nie? To nie jest zawsze takie proste i oczywiste, ale jakby mamy taką świadomość, że to jest taki dobry początek, który dokonać się musi i dokonać się powinien. I my w tym kontekście, czy w tym momencie, czy na tym etapie bardzo często przypominamy uczniów Jezusa, którzy, powiedzmy sobie szczerze, no nie bardzo wiedzą, do czego ostatecznie ich ten Pan powołał. Nie, no bo powiedzmy sobie szczerze, że staniecie się rybakami ludzi brzmi dość mgliście. Nie, nie do końca wiadomo, co tam konkretnie będzie się kryło za tym sformułowaniem. Ba, kiedy patrzymy na te powołania apostolskie, to widzimy wyraźnie, że ci panowie bardzo często nie wiedzą nawet, co będzie następnego dnia się działo. Nie? Żeby sięgnąć choćby do Jana, do jego trzeciego rozdziału, dobrze nam znany fragment. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Ale oni nie wiedzą, co będzie dnia następnego. Nie zostali. Wnieśli ze sobą dużo entuzjazmu młodzieńczego, nie? Dużo takiej energii, dużo takiego zafrasowania Jezusem, nie? Ale bez wiedzy, bez świadomości tego, do czego ich to tak naprawdę doprowadzi. A zatem ich odpowiedź opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Oni zaufali swojemu poprzedniemu nauczycielowi, Janowi Chrzcicielowi, na którego słowo poszli za Jezusem. To jest pierwszy aspekt miłości oblubieńczej z naszej strony. Wejść z zaufaniem w ten Boży dar. Czy my w ogóle, drodzy, jesteśmy do tego zdolni?
Kiedy Jezus powołuje apostołów, zauważcie, że oni posiadają już pewną dojrzałość życiową. To znaczy, to są panowie, którzy mają jakieś domy, mają jakieś rodziny, mają jakiś fach w rękach, nie? Często jakieś wręcz przedsiębiorstwa drobne, w których pracują, więc oni jakieś decyzje ważne, istotne życiowo już podjęli. I w tym kontekście wydają się być trochę jakby w łatwiejszej sytuacji niż my, bo kiedy my się decydujemy na Jezusa, myślę, że większość z nas tak miała, to jeszcze takich decyzji poważnych, życiowych, pociągających ze sobą znaczące konsekwencje nie mieliśmy. Nie mieliśmy doświadczenia, które za nami stało. Mieliśmy być może coś innego. Nie? Mieliśmy pewną nutę ryzyka w sobie. Co skądinąd jest niesłychanie istotne, zwłaszcza na tym etapie, takie początku, bo w ogóle pozwala nam ruszyć z miejsca. Nie? Sam fakt, że my nie znamy przyszłości, podejmujemy pewne ryzyko, okazujemy zaufanie Panu, no sprawia, że my to życie zakonne tak naprawdę w ogóle inicjujemy, że my je rozpoczynamy. Ale tego doświadczenia z całą pewnością nam brakuje. I dlatego też, drodzy, myślę sobie, że ta nasza decyzja o wstąpieniu do zakonu, do zgromadzenia, jest decyzją, nazwałbym ją trochę przedwstępną. To jeszcze nawet nie jest do końca decyzja o czymś wielkim. To jest coś niesłychanie kruchego w nas. Nie? Coś, co musi się dopiero rozwijać. Coś, co musi dojrzewać w nas. Nie? Coś, co ma osiągnąć zupełnie inny pułap niż ten, z którego startujemy. Nie? I chociaż trudno odmówić jej szczerości, bo niewątpliwie te nasze decyzje są szczere, to tak jak powiadam, są to raczej takie decyzje bardzo, ale to bardzo kruche. I one... Te nasze decyzje o pójściu za Chrystusem, o przyjęciu do Chrystusa muszą się uzbrajać w dwie rzeczywistości przede wszystkim. Mianowicie w wolność i w bezinteresowność. Kiedy sobie otworzymy Pastores Dabo Vobis, dokładnie rzecz ujmując 36 punkt, to przeczytamy tam tak. Wolność zatem jest istotnym czynnikiem powołania. Gdy człowiek odpowiada pozytywnie na głos powołania, wolność przejawia się jako głębokie, osobowe przylgnięcie do Boga, jako oddanie się z miłością, a raczej jako oddanie daru ofiarodawcy, czyli powołującemu Bogu, jako ofiara. Wezwanie musi się zmierzyć, mówił Paweł VI, z odpowiedzią. Nie mogą istnieć powołania, które nie są wolne. To znaczy nie są spontanicznym oddaniem siebie, świadomym, wielkodusznym, całkowitym. Nazywamy to ofiarą. Na tym praktycznie polega cały problem. Słyszymy pokorne i przenikliwe słowa Chrystusa, który mówi dziś, tak jak wczoraj, pójdź. Wolność zostaje wystawiona na najwyższą próbę. Właśnie próbę ofiary, wielkoduszności, poświęcenia. I tu nam się trochę zaczynają schody. Słuchajcie, bo my się Panu Bogu oddajemy w pełni. Ale na początku naszego życia zakonnego. Mówi się, że oddajemy Mu wszystko hurtem, a potem Mu odbieramy w detalach. No to Ci nie będzie potrzebne, tamto Ci nie będzie, a mnie się jeszcze przydać może. Nie? Ale na początku oczywiście wszystko bardzo gorliwie, jak najbardziej. Nie, my bez wahania za Nim idziemy, ale do czasu. Po pierwsze, do chwili, kiedy nasze poznanie, czym jest życie zakonne, znacznie się poszerza i to o tę część mało przyjemną, o tę część bolesną, związaną z życiem zakonnym, a po drugie, kiedy Pan Jezus nie spełnia naszych oczekiwań. Ale jakich oczekiwań? Nie? Przecież my nie mamy żadnych oczekiwań, kiedy wstępujemy do zakonu. Nie, przecież miłość, nasza miłość jest bezinteresowna. Czy rzeczywiście tak jest? Zobaczcie, że bezinteresowność w swojej definicji dąży do całkowitego zapomnienia o sobie, a w miłości do postawienia tego drugiego, tego umiłowanego, wyżej od siebie. Wszystko zatem w naszym życiu ma być podporządkowane Jezusowi. I jeżeli to w sposób świadomy i dobrowolny wybieramy,
to Jego rzeczywiście kochamy, czy powinniśmy kochać miłością bezinteresowną. Ja natomiast muszę przyznać, że mam pewne wątpliwości co do tej naszej bezinteresowności. Dlaczego? Dlatego, że mam takie wrażenie już od długiego czasu, że dzisiaj jakby to nasze życie zakonne odrobinę bardziej skupiało się na człowieku, a nieco mniej na samym Panu Bogu. I kilka lat temu ówczesny generał trapistów popełnił taki wywiad, był przepytywany na różne okoliczności, między innymi powiedział taką rzecz, bardzo ona mnie uderzyła. Mianowicie powiedział, że współczesne skupienie się na człowieku jest tak wielkie, że stawia pod znakiem zapytania nawet monastyczny ideał poszukiwania Boga. Nawet tam, nie, gdzie powinna być ta ostoja oddania się Bogu i poszukiwania Boga, nawet tam jednak człowiek zaczyna kręcić się trochę wokół samego siebie. Wydaje się dzisiaj, że staliśmy się trochę takim bytem jednowymiarowym, to znaczy coraz rzadziej się tego człowieka rozważa w odniesieniu do Boga, w relacji do Boga, a coraz częściej jako właśnie byt sam w sobie. Nie? I to jest swoiste zwycięstwo, czy zdobycz współczesności, zwłaszcza psychologii, to jakby ukazanie wartości tego indywidualnego ja. Natomiast dla nas ono ma zawsze wartość względną. Nie? To nam nasz Pan pokazuje, choćby u Mateusza w 16 rozdziale, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. I w związku z tym, że ten człowiek tak mocno skupiony na sobie i właściwie wszyscy też na nim, kiedy już przychodzi, no to takiemu człowiekowi próbuje się pomagać na wszystkie ludzkie możliwe sposoby. I żebym był dobrze zrozumiany, ja naprawdę nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby stosować mądrze psychologię w perspektywie życia zakonnego. Naprawdę nie mam absolutnie nic przeciwko. Tylko mam takie wrażenie, że my dzisiaj coraz częściej przypisujemy naukom o człowieku takie kompetencje czy takie możliwości, których one nie mają, nie mogą mieć po prostu. Co więcej, no opieram się na takim doświadczeniu, które dla mnie jest szokujące, nie? Bo tak jak powiadam, no dosyć dużo tych rekolekcji głoszę, no i tu terapia, tam terapia, gdzieś terapia. Pytam, a co z kierownictwem duchowym? Nie ma zgody. Na terapię jest zgoda przełożonych, na kierownictwo nie ma, bo kierownik duchowy jest zagrożeniem, jest niebezpieczny, uwodziciel sutanny, nie? Psycholog jest bezpieczniejszy. Więc to wydaje mi się, że coś jest postawione na głowie. Nie? Jeśli taki mamy klucz, nie? Interpretacyjny, że łatwiej uzyskać zgodę przełożonych na terapię niż na kierownictwo duchowe. Swoją drogą tak wielkie zapotrzebowanie na terapię, ono nam pokazuje też no, taką dużą trudność, jeśli chodzi o relacje w ogóle. Nie? Poczynając od relacji w rodzinie. Kiedyś terapeutką była babcia, nie? Matka. Szło się opowiedzieć o tym, co się dzieje i ona potrafiła pomóc. Nie? W klasztorach to byli starsi bracia, starsze siostry, do których z zaufaniem szło się, powierzało się swoje problemy i trudności i oni niejednokrotnie, nie mając absolutnie żadnych studiów, potrafili znakomicie pomóc. Nie? Potrafili znakomicie wskazać rozwiązanie, czy zaproponować takie, czy inne sposoby działania. Dzisiaj tego rzeczywiście nie ma. Dzisiaj coraz częściej spotykamy się z taką formą przygotowania do oddania życia, ja to sobie nazywam, to znaczy próbujemy pomóc człowiekowi, żeby pozbył się wszelkich cierpień po to, żeby był gotowy na cierpienie dla Chrystusa i mówił, że to jeszcze z miłości wszystko. Nie? To tak trochę trywializując, oczywiście jeszcze raz powiem, nie chcę nikogo dotknąć ani urazić, jeszcze raz powiem, nie? Żeby to dobrze zostało zapamiętane, nie? Że posługujemy się tymi narzędziami, nie? Ale przeakcentowanie ich w naszym życiu albo przypisywanie im jakby mocy, których one nie mają, no to jest ślepa uliczka. Nie? A wydaje się, że dzisiaj trochę w takiej ślepej uliczce utknąć jest łatwo. Nie? I w tym kontekście ta bezinteresowność nie do końca, wydaje mi się, w nas się wyraża. Dlatego, że my jesteśmy tak bardzo skoncentrowani na sobie, że Pan Bóg jakby trochę schodził nam na plan dalszy. A jeżeli już jest,
no to bardzo często właśnie te oczekiwania, które wobec niego mamy, żeby uczynił nam to czy owo, a w ogóle najlepiej to całą listę mamy różnych tam takich tematów, które on w związku z tym, że dysponuje mocą, której my nie mamy, którą my nie dysponujemy, żeby on dysponując tą mocą nam te tematy rozwiązał, nie? Bo jeśli nie, to nie będziemy umieli być szczęśliwi. A nieszczęśliwa osoba konsekrowana to jest wielki ogrom nieszczęścia. Nie dla niej samej, ale i dla tych, którzy z nią żyją pod jednym dachem. To co do tego nie ma wątpliwości, tutaj ksiądz biskup dzisiaj nam to ładnie pokazywał. Tę perspektywę szczęścia. I w tym kontekście szalenie trudno mówić o jakiejkolwiek ofierze, nie? Z którą ta nasza miłość oblubieńcza, do której Bóg nas zaprasza, no niewątpliwie musi się wiązać. Dlaczego trudno o tym mówić? Dlatego, że to zakrawa na pewne okrucieństwo. Nie? No bo przychodzi brat czy siostra do klasztoru, nie? Przychodzą z trudnościami, kłopotami, nie? Przychodzą jakby z oczekiwaniami, oczekują pomocy takiej czy innej, a my im w jakimś duchu niewrażliwości mówimy, no tak, ale wiesz, dobrze, no ale wiesz, ofiara, krzyż, naśladowanie Pana Jezusa, te wszystkie rzeczy, nie? I jakby to rozbijamy się jakiś mur niezrozumienia, bo, no bo szalenie trudno. Nie? Szalenie trudno jest wtedy o tych rzeczach mówić. Nie? I tutaj naprawdę trudno jest złapać równowagę, w tym sensie, żeby pomóc tam, gdzie ta pomoc jest realnie, rzeczywiście potrzebna, a z drugiej strony, żeby zdemaskować roszczeniowość, której nasze klasztory są pełne też, powiedzmy sobie szczerze. Nie? Oczekiwania, ja chcę, bo mnie się należy i ja uważam, że tak ma być. Nie? A jeśli tak nie będzie, no to... I tutaj bardzo często pada ta groźba odejścia. I to muszę wam przyznać, że przyznam, no, przeraża mnie niesamowicie, bo dzisiaj to wszystko dokonuje się niesłychanie szybko. Ja już nie chcę mówić o kongregacji, nie, która w indult w miesiąc odsyła i nie ma problemu, tam nikt niczego nie bada, nikt niczego nie sprawdza, nie próbuje nikogo zatrzymać. Nie? To nie o tym mówię już. Nie? Mówię raczej o ludzkim sercu, które w ogóle... taką myśl do siebie dopuszcza. A przecież bywa, że my złożyliśmy już śluby wieczyste i taka myśl kołacze nam się przez lata, jak niedomknięta furtka, że to jest w nas, że ta myśl jakby ciągle z nami jest. Czasem my się oburzamy bardzo mocno, że małżonkowie właściwie dzisiaj często u samego początku zakładają, że no jak nam nie wyjdzie, no to co, no to się rozejdziemy, to jest zupełnie oczywiste. Nie? I my mówimy, no ale jak tak można, nie jak tak można, ale przecież u nas jest częstokroć bardzo, ale to bardzo podobnie. My też żyjemy z takim przekonaniem, no jak się coś nie uda, no to przecież zawsze ostatecznie można, no, to są tylko śluby przecież. Nie? To nie jest sakrament. To z tych ślubów mnie Kościół może zwolnić. I kiedy naprawdę patrzę przez te lata na całe grono sióstr zakonnych zwłaszcza, ale też braci, którym towarzyszyłem w tym odchodzeniu powolnym, dryfowaniu często, to naprawdę rodzi się we mnie takie pytanie, wielkie, mocne pytanie o prawdziwość, rzeczywistość tego naszego wyboru. Nie? Wyboru bez wahania, wyboru bez takiego nieustannego tworzenia wariantów B na nasze życie. Nie? A co by było gdyby? A co będzie gdyby? A jeśli, to co? Bo czasem, tak jak powiadam, te myśli nam towarzyszą. Ten wybór, którego dokonaliśmy, drodzy, nie? Przecież na podstawie odkrycia Bożej miłości i to indywidualnie wobec każdego z nas, on ma być jednoznaczny, nie? On ma być odpowiedzialny. On ma być konsekwentny, on ma być wytrwały, on ma być dojrzały. Nami nie mogą ciągle targać wątpliwości. My nie możemy całe życie rozeznawać. No kiedyś trzeba w końcu skończyć ten proces rozeznawania. Tak być po prostu musi. W miłości jakby przychodzi taki moment. Pan Jezus nam to ładnie znowu Łukasza w 9 rozdziale artykułuje. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dlatego, że ta miłość, do której zaprasza nas Jezus, ta miłość, którą my świadomie wybieramy, ona się domaga od nas pełnego, totalnego, ostatecznego zaangażowania. Tymczasem
Obawiam się, że ta nasza oblubieńcza relacja, zamiast pogłębiać więź, to słowo też już dzisiaj padło, my z Chrystusem więź, z ludźmi relacja, ale z Chrystusem więź, a więc żeby pogłębiać tę więź, czy zamiast pogłębiania tej więzi, no bardzo często ta nasza oblubieńcza relacja z Chrystusem wiąże się z jakimiś ucieczkami, do których nam się najtrudniej przyznać przed samymi sobą. Co tu dużo gadać, nie? No bo przecież to, że ja więcej czasu spędzam wśród świeckich niż w klasztorze, no to jest nasza posługa, nie? Bo my przecież w ten sposób niesiemy im Chrystusa. A przy okazji przecież doceniamy w ten sposób ich świeckie powołanie. No przecież co w tym złego jest? No nic. No nic. A to, że więcej czasu spędzam przed telewizorem czy komputerem niż w kaplicy, no ale ja przecież muszę być na bieżąco, nie? No ludzie mnie pytają, ja się nie mogę skompromitować, skądinąd tam jest prawdziwe źródło wiedzy, nie? No i tam nie zasypiam, a w kaplicy to mi się często zdarza, nie? Także to, no co w tym złego? No, nic. Nie? Dlaczego każdy komplement, dobre słowo, docenienie, nie? Z ust w przypadku sióstr mężczyzn świeckich, a w przypadku nas, świeckich kobiet, nie? Dlaczego nas to tak bardzo łechce? Dlaczego tak bardzo tego potrzebujemy? Nie? Dlaczego tak bardzo tego szukamy? Dlaczego to ciepełko tak na nas wtedy zstępuje? Dlaczego? A słowo Boga jest tak suche jak drewno do kominka i traktowane częstokroć mniej więcej z takim samym zainteresowaniem, nie? Jak drewno do kominka. Co mogą mi dać ludzie, czego nie może mi dać Jezus? Co takiego jest? Nie? Czego nie otrzymam od Niego? Nie? Czy to wszystko nie staje się taką subtelną formą ucieczki od tego, co jest wymagające? Nie? Co kosztuje pod pozorami dobra, rzecz jasna? No bo ucieczki te subtelne, one mają w tle coś dobrego. Nie? Natomiast, drodzy, to nasze dojrzewanie w miłości oblubieńczej, to jest pewna droga. I dlatego ja bym chciał rzucić z wami okiem na etapy tej drogi, one są cztery, żebyśmy sobie zwrócili uwagę na pewne pomoce w tym rozwoju ku pełni, dlatego że jeżeli pytanie brzmi, czy wy chcecie odejść, no to trzeba się zastanowić nad motywami, które mogłyby nas zatrzymać, nie? W tej drodze. A co jest na początku tej drogi? Otóż pierwszy etap tej naszej drogi odpowiadania na miłość Bożą to jest etap fascynacji. Ja uwielbiam ten fragment trzeciego rozdziału Jana, nie? Ile tam jest takiego podniecenia w tych apostołach, ile jest tej właśnie fascynacji, ile tego żaru, nie? Tego, to między wierszami oczywiście wybrzmiewa. Nie? Oni niosą to ze sobą i oni z tym idą, za tym Jezusem. Nie? To się kłębi tak mocno, że kiedy on stawia pytanie, to właściwie nie wiedzą nawet do końca, co odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą to pytanie, czego szukacie, ono podoba mi się dużo bardziej w wydaniu Biblii pierwszego Kościoła. Czego chcecie? To jest ono, wydaje mi się, dużo jakby takie mocniejsze. Czego wy chcecie? Za czym wy idziecie? I zaskoczyło ich to chyba, nie? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Nie? Fascynacja, która właściwie pcha ich po prostu do przodu. I ona w naszym przypadku najczęściej zaczyna się jakiś czas przed wstąpieniem do zgromadzenia i zwykle wiąże się z odpowiedzią na pytanie, po co ja chcę wstąpić do tego, a nie innego zgromadzenia? Co mnie tutaj ciągnie? Czemu? Dlaczego? Nie? Jaki jest cel? O co mi chodzi tak naprawdę? Nie? Czego szukacie? To jest to pytanie początku. No i tu mamy, każdy ma jakiegoś bzika, nie? To jest osoba założyciela, to jest charyzmat, to są sposoby pracy, to są osoby tworzące daną wspólnotę, z którą ja mam kontakt, nie? To jest jakaś charyzmatyczna siostra czy charyzmatyczny ksiądz, nie? Którzy stają często u progu tej fascynacji. Czasem ta fascynacja jest tak wielka, ja pamiętam siebie z liceum, to dawno już było, ale pamiętam, jak już tam moja decyzja była absolutnie pewna, chociaż ona była pewna od 5 roku życia zasadniczo, no ale wszyscy mówili, że jeszcze mi się zmieni, więc nikomu tam nie mówiłem o tym, ale już w liceum to już dobrze wiedziałem, czego chcę. Więc kiedy już rzeczywiście się jasno określiłem wobec Pana Boga i wobec samego siebie, to ja bym się każdemu franciszkaninowi na szyję rzucił na ulicy, nie? Żeby mu powiedzieć, że ja już też niedługo, ja już też, nie?
Dobrze, że jakoś tam Pan mnie poskromił i nie rzucałem się, bo mogłoby się to nigdy nie stać, nie, nie nastąpić, gdybym tak, prawda, takie gesty wykonywał. Nie? No, ale to jest w nas, nie? To jest żywe, to jest coś, co aż czasem zatrzymuje dech w piersiach, nie? Coś niezwykłego. No i ta fascynacja, rzecz jasna, trwa nadal po przekroczeniu furty klasztornej. Wszystko jest cudowne, nie? Na wszystko patrzymy przez przysłowiowe różowe okulary. Czekamy na kolejne wydarzenia, nie? To jest habit, to jest imię, to są śluby pierwsze. Oczywiście praca nam nie ciąży, nie? Wszystko chętnie i nawet jeszcze więcej byśmy robili, nie? Wszystko dla Boga i dla naszego zgromadzenia, nie? Wszystko jesteśmy wtedy gotowi, naprawdę, każdy trud ponieść. Oczywiście pojawia się wtedy też gorliwość apostolska, a z nią także niejednokrotnie ogromne pragnienie modlitwy. Nie? I przekonanie, że myśmy Pana Boga złapali za nogi. No jeżeli to nie jest siódme niebo, to przynajmniej trzecie. Nie? To ewidentnie wiemy. Nie? To jest ten moment. To jest ten moment właśnie. Wspólnota jest idealizowana. Trudności są najczęściej bagatelizowane. Nic nie może zachwiać moim pozytywnym widzeniem mojego zakonu. Nawet on sam. Nawet on sam. Nie? To moja rodzina jest przecież najlepsza na świecie. Nie? Mój zakon jest najlepszy na świecie. I cechą charakterystyczną osób na tym etapie jest ta ogromna chłonność, nie? Ta podatność na formację. I to jest właśnie ten moment, w którym się styka delikwenta z dziedzictwem zakonu, nie? Z jego duchowością. My na tym etapie jak gąbka chłoniemy absolutnie wszystko. No niestety również to, co jest antyformacją. Nie? Formatorzy się tam wysilają, no ale są też jacyś antyformatorzy często i stąd też taka mądrość formacyjna, myślę, że już wszystkim nam dobrze znana, że na tym etapie ze wszystkimi w klasztorze przy nowicjackim niekoniecznie trzeba nowicjuszkę czy nowicjusza stykać zbyt często. Nie, to są takie jasne zasady, że nie potrzeba, nie? Że to trzeba ograniczyć te kontakty. Oczywiście trudno na tym etapie mówić o świadomej miłości, dlatego że to wszystko przypomina raczej taki etap zakochania, nie? Taki chmurny i durny. To wszystko jest takie cudowne, wspaniałe, fantastyczne. I na tej prostej otwartości, na tej gorliwości można naprawdę mnóstwo rzeczy zbudować. Nie? I można ją cudownie wykorzystać. Oczywiście w sensie pozytywnym, nie? Mówię, to tylko taki nas interesuje. I każdy z nas ten etap przechodził. I myślę, że wielu z nas, może nie wszyscy jeszcze, ale wielu z nas tu obecnych na tej sali ten etap ma już za sobą. Także to etap fascynacji, tak. To oczywiście to, co może być ważne, nie, dla dalszego dojrzewania we wspólnocie, to fakt, że na tym etapie bardzo mocno dochodzą do głosu nasze potrzeby. Zwłaszcza współcześnie, nie, człowiek, znaczy zawsze człowiek wnosił ze sobą życie zakonne, to jest jasne, nie, bo potrzeby są nasze, ze mną są związane, więc tam, gdzie ja, tam i moje potrzeby. Nie? Ale biorąc pod uwagę ten dzisiejszy kontekst świata, nie, rozpad naturalnych grup wzrostu i tak dalej, nie, bardzo często ludzie jakby wnoszą ze sobą takie ogromne poczucie wyobcowania i pewnej samotności. Nie? Są często mocno zapóźnieni w rozpoznawaniu samych siebie, jakby samych siebie częstokroć zaskakują. Nie? Tam na tym etapie pierwszym mogą się więc pojawić pewne takie niebezpieczne próby zawłaszczenia na przykład, nie? Pojedynczych współsióstr, czy współbraci, czy wychowawcy, nie? Czy kogoś tam innego jeszcze, kto powiedzmy, nie wiem, żyje i jest blisko. To mogą być jakieś nieformalne grupy. No dzisiaj może trudno te grupy, nie? Jak tam powiedzmy mamy jedną nowicjuszkę czy dwie, no to trudno, żeby się nieformalne grupy w ramach tego jeszcze tam tworzyły jakieś. Nie? No ale pamiętamy takie lata, że bywało nas i po 15 i może i po 30, no to wtedy można było ewentualnie coś tam
o tym mówić. Nie? I to może się stać takim kłopocikiem, nie? Bo to są często jakieś przyczyny podziałów, nie? Albo powiedzmy wchodzi w grę takie niebezpieczeństwo wykształcenia trwałej postawy swoistego egoizmu. Nie? I w perspektywie kobiet to jest częściej egoizm uczuciowy, nie? Egoizm relacji, więzi. W perspektywie mężczyzn egoizm zły słów, nie? Zmysły. Tu my, faceci, bardziej w tym kierunku idziemy. To ja pamiętam, to banały są często, proste rzeczy. Ja pamiętam to jeszcze z dawnych lat, kiedy jeszcze jeździłem na tak zwane rekolekcje powołaniowe jako chłopak. Widzę to jak dziś, nie? Kiedy byliśmy w jakimś gronie tam tych chłopaków i przyszliśmy na kolację i mnie się podobał jakiś kubek. Wszyscy już stali i ja sobie wziąłem kubek cudzy i przestawiłem na swoje miejsce, a ten odstawiłem na miejsce tego delikwenta. Nie? Więc wtedy ten powołaniowiec zareagował bardzo roztropnie, dokonał jeszcze raz tej podmiany, to znaczy wszystko wróciło na swoje miejsce i udzielił mi wtedy reprymendy. Mówi, jesteś kolczasty, jak tego nie zmienisz, to będzie trudno. Nie? Ja to do dzisiaj pamiętam, słuchajcie, taki epizod, nie? To jest egoizm zmysłów, nie? Mnie się podoba i ja chcę, nie? Taki pięciolatek, nie? Daj. No i to się może zdarzyć, nie? To jest ten etap fascynacji, który na tego rodzaju rzeczy jest dość podatny. No więc oczywiście nie można na tym etapie nie doceniać wszelkich możliwości, okazji do lepszego poznania samego siebie, do takiego trzeźwego widzenia swojej kondycji, nie? To bardzo pomoże na etapach dalszych. Nie, i ten etap fascynacji, on się musi skończyć. On się kończy najczęściej w dość naturalnych okolicznościach. Nie w naszym życiu. Czasem jest tak, że wspólnota nam w tym pomaga bardzo i jakby ten etap się kończy po prostu. I zaczyna się drugi, niesłychanie ważny etap tego wzrostu, w tej miłości oblubieńczej, to jest etap rozczarowania. No niesamowicie ważny etap. Nie? Bo na tym etapie gubimy różowe okulary. To jest też potrzebne, żeby je zgubić. Nie, zaczynamy widzieć współsiostry czy współbraci, naszych przełożonych, nie, w dużo bardziej realnych kształtach. My dostrzegamy ich wady, nie, dostrzegamy niedomagania, słabości, opieszałości i to wszystko zaczyna nas niesamowicie irytować, złościć po prostu. I to rozczarowanie nimi dominuje. Nad innym rozczarowaniem, które też ma miejsce, ale ono jest jakby przykryte tym zewnętrznym rozczarowaniem wszystkim. To jest rozczarowanie samym sobą. Ja jestem też sobą rozczarowany. Nie? No bo jakby boleśnie i dotkliwie przekonuję się, że ja też mam wiele niedoskonałości, nie? Że ja też nie umiem kochać moich braci, nie umiem kochać moich sióstr, że dużo łatwiej jakby przychodzi mi ich chcieć, a dużo słabiej z tym móc. Nie? No ale w związku z tym, że dużo łatwiej jest zajmować się innymi w takim kontekście, niż zajmować się samymi sobą, no to rozczarowanie innymi rzeczywiście dominuje. Nie? No bo rzeczywiście wszystko mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nie oni. Nie? To jest zupełnie oczywiste. Ja tu jestem z powołania, ale skąd oni się tu wzięli, ja nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Jest jakaś wielka pomyłka przecież. Nie? To nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie? Oczywiście pojawia się wtedy złość na cały świat, nie? Na siostry, na braci, że się nie zmieniają, nie? Na przełożonych, że nie reagują. Nie? Pojawia się takie targowanie, mierzenie z linijką, a ja robię tyle, a on robi tyle, nie? On robi mniej. To dlaczego ja się mam zażynać i dlaczego ja tutaj mam wszystko, a on ma dużo mniej do roboty? Nie, to są te problemy tego etapu. Nie, oczywiście pojawia się często bunt w sercu, pojawia się takie ukierunkowanie na bierność i to jest taki swoisty odwet, nie, który my bierzemy na wspólnocie. Nie? Wymierzamy jej po prostu karę. Ja jestem wiecznie zmęczony, ja jestem wiecznie niezadowolony. Oczywiście nikt tego nie dostrzega, nie? I wszyscy chcą jeszcze więcej ode mnie. No i to jest błędne koło, które się samo jakby nakręca. I oczywiście pozornym wentylem bezpieczeństwa wydaje się być mówienie o swoim nieszczęściu. Nie? I to się zdarza. Ktokolwiek chce słuchać. Nie? Czy to będzie mój współbrat, czy to będzie pani w kiosku.
Jeśli nieopatrznie okaże tylko odrobinę zainteresowania, to pozna najmroczniejsze sekrety klasztorne. Nie? Po prostu bardzo szybko się wszystkiego dowie. To oczywiście daje też ogromną możliwość kreatywności, nie? Bo ja wtedy mogę o sobie opowiedzieć, jak to ja wzorem męczenników pierwszego kościoła ponoszę niczym niezasłużone cierpienia, nie? I no, wtedy ja jestem kimś, nie? Wtedy no, tak często dzieje, to znaczy napędzamy się, jeszcze jak mamy taką tendencję, nie, do tego, żeby trochę ubarwić, trochę coś tam dołożyć, ja mam taką tendencję, zawsze jak były tam, było 5 sióstr, u mnie było 30 na przykład, nie, więc generalnie to zawsze trochę mi tam rośnie w oczach wszystko, więc generalnie te cierpienia też mają tendencję, nie, w takiej sytuacji do tego, żeby odrobinę wzrosnąć. Nie, ja oczywiście to wszystko niezasłużenie ponoszę. Nie? Ja rzeczywiście cierpię, no i wtedy jestem tą ofiarą, która jest godna podziwu. Nie? Wtedy każdy tam nade mną użali trochę, mnie tam jakoś wspomoże. Nie? I ten etap oczywiście w skrajnych przypadkach prowadzi do odejścia. To widzimy ładnie w historii uczniów uciekających do Emaus. Odejście na tym etapie właściwie prawie zawsze jest ucieczką, dlatego, że rzeczywistość znacznie różni się od naszych oczekiwań. Znacznie. A myśmy się spodziewali, a tu nie wychodzi. No nie idzie to. Oczywiście na tym etapie jest już miejsce na okazywanie miłości, ale z oczywistych względów jest to szalenie trudne. Powiedziałbym, że najtrudniejszy etap do tego, żeby w jakikolwiek realny sposób okazywać miłość. Nie, więc co zrobić na tym etapie, czy co robić? No zaczynając od perspektywy pozytywnej, koniecznie trzeba nam wrócić do spojrzenia nadprzyrodzonego na tym etapie. Nie? To znaczy widzieć w Bogu twórcę tej wspólnoty. Nasz święty Franciszek wielokrotnie powtarzał, zwłaszcza jak mu było trudno, Pan dał mi braci. Nie? Pan mi ich dał. Ja sobie przyjaciół mogę wybrać, ale braci sobie nie wybieram. Nie? Każdy z nich został powołany przez Pana dokładnie tak samo jak ja. Każdy z nich ma prawo być w tym miejscu dokładnie tak samo jak ja. To bardzo trzeźwi. To bardzo trzeźwi, jeśli człowiek spojrzy w ten sposób. Bardzo ważne jest, żeby wracać do tych motywów, zwłaszcza nadprzyrodzonych, które mnie do tej wspólnoty włączyły, które mnie do tej wspólnoty przyciągnęły, żeby mieć je ciągle przed oczami. Tu jest moment na modyfikację nieco pytania, dlaczego ja przyszedłem, dlaczego, co mnie tutaj pociągnęło. Nie? Tu już zaczyna odgrywać rolę pytanie, dlaczego ja zostałem. Dlaczego ja, widząc te wszystkie dramaty życia zakonnego, nie? Te wszystkie niespójności, te wszystkie nieszczelności w systemie, dlaczego ja się zdecydowałem zostać? Nie, i bywa, że na przykład już złożyłem, czy złożyłam śluby wieczyste. Odpowiedź na to pytanie wydaje się być tutaj bardzo zasadna. Oczywiście warto na tym etapie dostrzec swoją grzeszność. I ona ma się stać pryzmatem, przez który ja będę patrzył na tych, którzy żyją wokół mnie. Nie, nie przez pryzmat ich grzeszności, ale przez pryzmat swojej własnej. Jednocześnie to konfesjonał powinien być moim miejscem weryfikowania moich wizji wspólnoty, nie? A nie pancia w parku czy na spacerze nadmorskim. To nie jest ten adres. Nie? Jeśli to perspektywa kierownictwa duchowego czy spowiedzi stałej, to jest miejsce, gdzie ewentualnie mogę się pożalić. Nie? To tam tak. Nie? Jest to wskazane. Moja modlitwa może oczywiście w tym momencie przypominać modlitwę uczniów uciekających do Emaus. Nie? Ty chyba jesteś jedynym, który nie wie, co się dzieje w moim życiu, nie? W tej chwili. No bo tak, mam takie wrażenie, nie? Takie milczenie, to tak bym odbierał, że to chyba nie bardzo wiesz, co się dzieje. Nie? Czy ciebie to w ogóle obchodzi, Panie Jezu? I oczywiście warto tę całą gamę trudnych emocji, no bo z tym etapem naprawdę się wiąże dużo trudnych emocji. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, bo też śmiem twierdzić, podejrzewać, przypuszczać, że wielu z nas albo jest, albo dobija do tego etapu, albo już sobie tam trochę po nim kroczy, nie? Albo już przeszło i jest trochę dalej, zaraz pójdziemy dalej, ale w sensie pozytywnym to można robić. Natomiast co w sensie negatywnym? Z czego rezygnować, innymi słowy? No, generalnie z narzekania byłoby dobrze tu zrezygnować. Ja w ogóle z nadmiernego gadulstwa byłoby dobrze zrezygnować. To znaczy umieć wchłonąć swoje cierpienie, nawet jeżeli jest bardzo realne, nawet jeżeli jest bardzo prawdziwe. Nie? Zamknąć je w sobie. To jest ogromna sztuka.
Nie? To jest ogromna sztuka, jeżeli ktoś tego nie potrafi, no to trudno mieć do niego to tam pretensje jakieś, nie? Ale to jest jakiś kierunek, nie? W którym warto by było rzeczywiście iść. Dalej, rezygnować z porównywania się z innymi. Mianowicie chodzi o wierność swoim obowiązkom, o wykonywanie ich z całym możliwym zaangażowaniem. Niezależnie od tego, czy inni robią mniej, nie? Niezależnie od tego, czy innym jest lepiej, nie? Bo on ma wszystko w zakonie, a mnie zawsze pod górę, nie? Wiatr w oczy wieje. Nie? To nie, to raczej nie. Wszystko widzieć w świetle nadprzyrodzonym. Warto rezygnować też z łatwych ocen. Ten brat obok, ta siostra obok, ona też ma swoją historię. Nie? I oczywiście nie chodzi też o takie łatwe tam, powiedzmy, psychologizowanie, nie? I takie tam, nie wiem, tłumaczenie wszystkiego, naszą historię. No, każdy z nas ma jakąś historię. Jeden miał bardziej bolesną, drugi mniej bolesną, nikt nie miał idealnego życia, nie? To jest jasne. Nie? Ale chodzi o to, żeby zrodziły się w sercu pewne takie cechy, jak, nie wiem, wrażliwość na siebie nawzajem, nie? Jak taka łagodność wobec siebie nawzajem. Nie? To jest nam potrzebne, zwłaszcza tutaj. Wreszcie rezygnować warto z takiego podziału na ja i oni, z dystansowania się wobec wspólnoty, nie? Z uciekania od niej tak naprawdę, z takiego cichego weta, takiego grania na dwa fronty. Nie? To znaczy ja niby pozornie się na wszystko zgadzam, na zebraniach czy na kapitułach, czy jakkolwiek to się tam nazywa w naszych domach, ale całe moje życie jest wielkim buntem przeciwko temu. Nie? Każdy dzień, każda chwila pokazuje, że ja, gdybym tylko mógł to z siebie strząsnąć, to bym to chętnie zrobił. Nie? I ten etap trwa dłużej lub krócej, dla każdego z nas, ale znów oprzeć się nie mogę, że niektórzy z nas się na nim zatrzymali i wcale nie mają zamiaru iść dalej. Nie? Że ten etap im się jakoś spodobał. Nic gorszego niż osoba konsekrowana, która na tym etapie kończy swój rozwój. Nie? Nic gorszego. Ogrom szkód dla jej życia i życia tych, którzy są wokół niej, jest niewyobrażalny. Więc etap rozczarowania powinien powoli przechodzić nam w etap integracji. Na czym on polega? Otóż po pierwsze na takiej świadomej rezygnacji z roli ofiary. Ja przestaję patrzeć na wspólnotę tylko moimi oczami i na siebie w centrum tej wspólnoty. Przestaję być tylko biorcą, staję się świadomym dawcą. Już nie tak jak na etapie fascynacji, że ja wszystko huzia na juzia oddaję mojej wspólnocie. Nie, to już nie. To już robię to w sposób bardzo świadomy. Wybieram postawę dawcy. Chcę dawać. Nie? I wiem, co to znaczy już na tym etapie. Co więcej, jest to dawanie z pokorą. Ono eliminuje wszelką wyniosłość z mojego życia. Zaczynam patrzeć na wspólnotę oczami wiary. Zaczynam rozumieć, że to miejsce Bóg dla mnie zaplanował jako miejsce mojego zbawienia. To jest to miejsce właśnie. I ja tutaj chcę być. Powoli zaczynamy rozumieć, co to znaczy, że wspólnota jest krzyżem. Powoli zaczynamy rozumieć, co to znaczy, że krzyż przynosi zbawienie. Powoli przestaje nas śmieszyć psalm 133. O, jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Kończą się chichoty w kaplicy. Nie? Po prostu, bo to zwykle jest taki psalm, który dużo radości wnosi. Nie? Przestaje się koncentrować na swoim przeżywaniu wspólnoty, a staram się patrzeć na nią oczami innych. To często rodzi właśnie tę empatię, tę życzliwość, nie? Wobec innych, takie dostrzeżenie biedy innych. Nie? One, te uczucia zastępują nam powoli złość, gniew, agresję, te wszystkie trudne, które się wiążą z ogromną energią też, nie? Którą często wywalamy wobec siebie nawzajem. Zaczynamy widzieć i nazywać problemy wspólnoty i rozmawiamy o nich z tymi, którzy mogą im zaradzić. Nie? I to jest uczciwe. Albo z tym, który jest bezpośrednio zainteresowany, albo z tym, kto może zaradzić. Czyli z przełożonym, takim czy innym, jakiegoś tam szczebla odpowiedniego. Znów staje się ważny charyzmat zgromadzenia i wspólne dążenie do jego osiągnięcia. Tylko uwaga, bo tu bardzo łatwo na tym etapie wskoczyć w korporację, nie? W taką wydajną firmę, nie? Która świetnie pracuje. Nie? No nie o to nam idzie w życiu zakonnym. Nie? To jest też ślepa ulica, w którą łatwo pójść. Nie? Na tym etapie dochodzą do głosu takie postawy jak szacunek, szczerość. Poza wadami moich braci, moich sióstr, ja zaczynam dostrzegać także ich talenty, dostrzegać ich umiejętności, charyzmaty. Co więcej, potrafię o tym mówić i potrafię o tym mówić bez zazdrości.
Bo zarówno pełne zazdrości, ironiczne, sarkastyczne mówienie o cudzych umiejętnościach, talentach, tudzież opatrywanie ich, bo to bardzo często się nam zdarza, nie? Cudownie, macie rację, zrobił to cudownie, ale... Zawsze jest jakieś ale. Tudzież całkowite przemilczanie pewnych rzeczy. To jest, no to jest coś, co tak naprawdę niszczy. To jest taki duży problem naszej niedojrzałości do miłości oblubieńczej, nie? Ukazywanej Bogu we wspólnocie, naszej wspólnocie, w której żyjemy. Ja, wiecie, lata temu byłem na kanonizacji Jana Pawła II z Polonusami. Ja miałem okazję pracować w Stanach, ale jeszcze nie wtedy. Wtedy mnie siostry misjonarki dla Polonii wyhaczyły z Polski, żebym pojechał z amerykańską grupą, bo tam nie mogły znaleźć żadnego duszpasterza, że tam nikomu nie opłacało. Więc ja wsiadłem w samolot, poleciałem do Rzymu, oni przylecieli do Rzymu i autobusem razem tam jeździliśmy i był z nami taki ojciec Mariusz. On był wtedy, kończył generałowanie we wspólnocie franciszkanów z Bronxu, braci z Bronxu. Cudowny człowiek. Nie? Polak tam bodaj w czwartym pokoleniu, jeszcze tam po polsku trochę mówił, dużo i dobrze, ale dało się go zrozumieć. W każdym razie cudowny człowiek. Słuchajcie, on miał taki zwyczaj, że co się nie działo, czy ktoś tam psalm zaśpiewał na mszy, czy czytanie przeczytał, on zawsze przyszedł i zawsze powiedział coś miłego. Nie? I to nie było sztuczne, to nie było na siłę. On miał taką umiejętność, że potrafił w tych ludziach dostrzec dobro. I oni to byli często starsi ludzie, nie? Którzy na pewno nie byli przyzwyczajeni do tego, że ich w życiu chwalono. Oni rozkwitali jak kwiaty po prostu. To było zupełnie, topnieli w jego obecności. Nie? To było niesamowite, jak tych ludzi to otwierało. Nie? Taka prosta rzecz. Że on przyszedł i powiedział, ale dzisiaj ładnie zaśpiewałaś ten psalm, naprawdę. Nie? To proste rzeczy, nie? Których my jakby nie chwytamy w tym naszym codziennym życiu. Co więcej, drodzy, jeżeli jakby na tym etapie rozmawiamy o trudnościach ze współbraćmi czy współsiostrami, to już nie na zasadzie wytykania ich błędów. Nie? Dlatego, że alkoholikowi czy złodziejowi nie trzeba mówić, że on robi źle, bo on o tym doskonale wie. To już nie jest to pokazywanie palcem. Nie? To jest raczej takie prowadzenie rozmowy, żeby stworzyć więź, żeby dowieść, że ja naprawdę jestem skłonny zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby tej osobie pomóc. Zawsze z szacunkiem, no i z dużą dozą cierpliwości. Życzliwość, szacunek, szczerość to jest też źródło jednomyślności. Wiecie, nasi pierwsi biografowie piszą o klasztorach klariańskich. Nie? Święta Klara, klaryski pierwsze, po 50 ich mieszkało w klasztorze. I Tomasz Szczelano pisze, że chciały tego samego i nie chciały tego samego. Kiedy Franciszek spotykał się z braćmi, albo bracia spotykali się gdzieś tam, padali sobie w ramiona i rozczulali się nad sobą nawzajem. Dlaczego? Z czego to wynikało? No z tego, że moje ja schodziło trochę na dalszy plan. I ono nie było najważniejsze. Było coś innego, coś ważniejszego. Była ta wspólnota zbawienia, w której Pan Bóg mnie postawił po to, aby mnie uświęcić. I z tego etapu już można łowić formatorów. Z tego etapu już można. Chociaż lepiej by było, żeby rekrutowali się oni z czwartego etapu rozwoju, nazwijmy go sobie umownie, etapem agape. I to jest, drodzy, taki etap trwania ze wspólnotą. Ja już wiem, że wszystkich problemów się nie da rozwiązać. Ja już wiem, że z wieloma nierozwiązanymi problemami trzeba się po prostu nauczyć żyć. Grzechy moich braci i sióstr zaczynam zatapiać w sobie. Wchodzę w ducha ofiary. Pogłębia się świadomość ślubów zakonnych. Nie wobec trudnych sióstr czy trudnych braci. Ja staję się siostrą, bratem. Nie sędzią czy wujaszkiem dobrą radą. Pojawia się poczucie szczęścia wśród oschłości. To nie jest zadowolenie. To jest to, gdzieś mi się podobała ta anegdota biskupa o siostrze, która mówiła, jestem zawsze szczęśliwa, nie zawsze zadowolona. Nie, to nie jest zadowolenie. Nie? To nie jest święty spokój. To jest świadomość, że to jest moje miejsce na ziemi. Nie? Wspólnotę zaczynam widzieć w sposób coraz bardziej nadprzyrodzony, coraz bardziej biblijny, jako świątynię Boga, w której wszystko jest Jemu poświęcone, w której wszystko jest ważne, wszystko jest święte, nie jako ciało Chrystusa, w którym każdy członek ma swoje miejsce, każdemu przynależy szacunek, dochodzi do głosu ta szczególna wrażliwość na tego drugiego. Zobaczcie, choćby w liście do Rzymian w 15 rozdziale czytamy, a my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla niego. 15 rozdział listu do Rzymian. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że wspólnota, w której żyję, domaga się
nieustannego budowania, tak jak budowla Boża. To jest wspólnota w drodze. I to bardzo uspokaja moje serce, bo ja się już nie muszę z niczym śpieszyć. To pozwala mi spojrzeć na wiele spraw i niejednokrotnie odpuszczać. Także w takich sprawach, w których na wcześniejszych etapach byłem gotów kruszyć kopię. Nagle okazuje się to nie takie ważne. Co może nam pomóc w tym naszym mozolnym i powolnym, ale konsekwentnym i ukierunkowanym dojrzewaniu? Co może stanąć u progu naszego pozostania? Innymi słowy, takiego codziennego domykania naszej decyzji chcę. Bo myśmy ją podjęli, tak? Podjęliśmy decyzję chcę. Ale codziennie są dziesiątki sytuacji, w których te decyzje trzeba domknąć. Ja chcę być tym, kim jestem. Nikim innym. Ja chcę być tym, kim chce mnie mieć Pan Bóg. I to są takie drzwi. I metod jest tyle, ilu ludzi, a właściwie tyle, ile drzwi. Nie? Wiemy doskonale, że mamy w domu takie drzwi, które trzeba albo czasem mocniej, albo sposobem, albo delikatnie, albo podnieść, albo nie, żeby je zamknąć, bo inaczej się nie zamkną. Każdy ma swoje. Nie? Każdy musi znaleźć metodę na siebie. Natomiast to, co jest niesłychanie ważne, wydaje się. Apokalipsa, drugi rozdział, doskonale znamy ten fragment. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. A więc powrót do początku w drodze, z tym doświadczeniem, które mamy dziś. Nie naiwnych początków, nie? Ale z tym doświadczeniem, które mamy dziś, które się pojawiło w naszym życiu. Do tej gorliwości, do tej tęsknoty, do tej miłości, która była kiedyś. Przypomnijcie sobie, jak to było. Niektórzy jeszcze nie tak dawno, nie? Nie mają wiele do cofania się. Trzeba nam odrzucić to pełne żalu sformułowanie, które być może już się pojawiło w sercach niektórych. Nie, gdybym wiedział wtedy, jak będzie dziś, to bym nigdy nie wstąpił. Myślę sobie, że to jest coś, czym najbardziej ranimy serce Jezusa. Bo co my mu mówimy w tym zdaniu? Pomyliłeś się. Mam młodych braci w klasztorze, którzy czasem używają takiego żartu. Nie taki żarcik. Mnie on irytuje. Już jestem stary facet, generalnie widzę. Nie? Jak im coś nie idzie, to mówią, a mogliśmy być szczęśliwi. Mogliśmy być szczęśliwi. No żarcik, no nic szczególnego. Nie? Ale jak się go powtarza milion razy, no to on w końcu już nie śmieszy, to po pierwsze. A po drugie zaczyna kłuć gdzieś, nie? A mogliśmy być szczęśliwi. Pomyliłeś się, nie? Tymczasem mamy pozwolić, żeby Pan nas na nowo uwiódł, nie? Nie tylko w perspektywie naszej woli, ona jest najważniejsza, ale także naszych uczuć. Nie, myśmy się wszyscy w nim rozkokali. My, jako mężczyźni, mamy z tym pewną trudność, ale przecież tak jest, nie? My też kochamy Chrystusa na swój męski sposób, ale niemniej każdy z nas, nie? Winien go w te nasze emocje, w te nasze uczucia wpuścić, nie? Więc ten powrót do początków, a po drugie, drodzy, zdecydujcie się na wyłączność. Bez niedomówień, bez ucieczek, bez połowiczności. Dlatego, że tylko ta wyłączność nadaje sens naszemu życiu. Vita Consecrata, 25 punkt. W takiej mierze, w jakiej życie osoby konsekrowanej jest oddane wyłącznie Ojcu, opanowane przez Chrystusa i ożywiane przez Ducha, współdziała ono skutecznie z misją Pana Jezusa, przyczyniając się w sposób niezwykle głęboki do odnowy świata. Dla osoby konsekrowanej nie ma i nie może być nic ważniejszego niż Jezus. Nie, tu nie ma opcji, tu nie ma wyborów, nie, tu nie ma wahania się, zastanawiania. Nie, Jezus ma stać na pierwszym miejscu w naszym życiu. A my mamy mieć tę świadomość całkowitego oddania się Jemu. Trochę jak uczniowie na taborze, zobaczcie, przerażeni wizją tego, co tam się wydarzyło, dotknięci przez Jezusa otwierają oczy i nie widzą już nic poza Nim, tylko Jego. On ma im wystarczyć. On jest całym ich światem. Trzeba lądować, a tu jeszcze do końca tyle. Ląduję już, naprawdę. Zawsze mnie fascynowało to, co Tomasz Strzelano, jeden z naszych pierwszych biografów franciszkańskich, pisał o świętym Franciszku. Mianowicie pisał tak. Bracia, którzy z nim przebywali, wiedzą, jak codziennie i stale głosił Jezusa. Światłe źródło miłości napełniało jego całe wnętrze i biło na zewnątrz. Zaprawdę bardzo dużo miał wspólnego z Jezusem. Jezusa nosił w sercu, Jezusa na ustach, Jezusa w uszach, Jezusa w oczach, Jezusa na rękach, Jezusa w całym ciele.
Ale żeby to się mogło dokonywać, drodzy, musimy przede wszystkim wejść naprawdę w prawdziwe życie duchowe. My się nie możemy zadowalać świadomością, że życie duchowe to coś, co w ogóle gdzieś istnieje, ale to jest coś, co musimy naprawdę prowadzić. Zobaczcie, u początku życia zakonnego wszyscy mamy jakieś ambicje, nie? Chcemy się uczyć modlitwy, takiej, śmakiej. Ja pamiętam na nowicjacie to 30 metod rozmyślania nam magister opowiadał, nie? Ja nie pamiętam już żadnej z tych 30 metod oczywiście, nie? Chociaż kończył zawsze, że każdy ma swoją własną wypracować, ale chcieliśmy się tego uczyć wszystkiego, nie? Co nam z tego zostało tak naprawdę? Nie? Ale to jeszcze nie wszystko, już naprawdę ostatnia rzecz i bardzo skrótowo ją potraktuję, choć ona wydaje mi się być zasadnicza. Otóż trzeba nam, żebyśmy zostali, żebyśmy naprawdę zostali, wiedzieli po co zostajemy, trzeba nam odwrócić trochę porządek, a właściwie przywrócić porządek właściwy. Dla nas to będzie oznaczać trochę postawienie wszystkiego na głowie, ale wydaje się, że to jest konieczne. O czym mówię? Mianowicie należy uznać, że życie zakonne, na które wszyscy zdecydowaliśmy się dobrowolnie, jest drogą męczeństwa. To jest droga kontynuacji drogi męczenników w Kościele. My to już odnajdujemy u świętego Klemensa Aleksandryjskiego w III wieku. Kiedy jakby z rzeczywistego, realnego męczeństwa, ta droga męczeństwa zostaje przesunięta w takim kierunku podjęcia prawdziwie zobowiązań związanych z wiarą, nie? Podjęcia pracy nad sobą, nie? To też może być droga męczeństwa. Ale już święty Atanazy w IV wieku, kiedy pisze żywot świętego Antoniego Pustelnika, mówi bardzo jasno, nie? Że życie mniejsze jest kontynuacją drogi męczenników. To już jest koniec tych pierwszych prześladowań w Kościele. I tak jest od początku życia zakonnego. Dlatego bardzo często życie zakonne jakby miało takie wymiary jak podkreślenie tego umierania codziennego poprzez profesję jako pogrzeb. Upodabniano profesję do pogrzebu, klauzurę traktowano jako grób, w którym mnich spoczywa razem z Chrystusem. Męczeństwo, które boli i męczeństwo, które jest brzydkie. To są też aspekty naszego życia zakonnego. Drodzy, my jakby trochę tak łagodzimy to wszystko. Nie wiem, tam chyba w czytaniu przy pierwszych polskich męczennikach mamy te słowa, że ta krew pięknie ubarwiła biel sufitu. Nie? To, no, to obrzydliwe jest. Nie? Krew pięknie ubarwiła biel sufitu. Nic tam pięknie nie ubarwiła. Nie? To jest ogromne cierpienie, to jest ból. Izajasz tam pisze o Chrystusie umęczonym, nie? Zapowiadając go. Pisze jakby o Synu Człowieczym, który będzie wzgardzony. Twarze się przed nim zakrywa, nie można na niego patrzeć. Męczennik to jest człowiek, który jest brudny, który jest pobity, który jest strzępem człowieka, który jest cuchnący częstokroć. Nie? Męczennik to nie jest ktoś, na kim się oko da zawiesić. I dopóki nie uświadomimy sobie, że nasze życie, życie zakonne, życie konsekrowane ma również ten wymiar w sobie, że cierpienie, które czasem bardzo boleśnie odczuwamy, i to nie jest męczeństwo, które nas zabija, to jest męczeństwo raczej, które przypomina drzazgę za paznokciem. Od tego się nie umrze, ale to codziennie jest i codziennie się przypomina i codziennie zahacza. Jeżeli sobie nie uzmysłowimy, że ten aspekt też jest w życiu zakonnym i musi być, to trudno nam będzie zostać. I niekoniecznie odejdziemy fizycznie, ale odejdziemy wewnętrznie, duchowo. Odejdziemy w gorycz, odejdziemy w rozczarowanie, odejdziemy w cynizm. Odejdziemy w wesołkowatość, odejdziemy w światowość. Jest tysiąc miejsc, które można odejść, nie zdejmując habitu i nie opuszczając klasztoru. Więc jeżeli wchodzimy w naśladowanie Chrystusa, to musimy wiedzieć, że będziemy Go naśladować we wszystkich Jego misteriach, nie we wszystkich Jego tajemnicach. W cierpieniu, opuszczeniu, męczeństwie również. I to powinniśmy wiedzieć, zanim złożymy śluby wieczyste. Powinniśmy to wiedzieć. I to powinniśmy sobie przypominać, zwłaszcza kiedy wraca myśl, a może by tak nieco obniżyć sobie tę poprzeczkę w życiu. Wtedy te słowa, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To są słowa, które powinny nam się przypominać. Wystarczy, nie? Amen.